Dziś porozmawiamy o Górze Bukowej, która znajduje się w Dąbrowie Górniczej. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witamy wszystkich naszych słuchaczy i widzów. Zacznijmy od samej Góry Bukowej, albo może jeszcze wcześniej, od tej Dąbrowy Górniczej. Z czym panu ona się właśnie kojarzy? Myślę, Górnicy? Że, no właśnie, chyba wszystkim nam, którzy słyszą nazwę Dąbrowa Górnicza, no to pierwsze skojarzenie to musi być coś powiązane z górnictwem. Ale niekoniecznie węgla, bo wcześniej, w dawnych wiekach, w średniowieczu, w starożytności, przede wszystkim szukano minerałów kruszców, tak? Czyli drogocennych, takich jak srebro, złoto, i pierwsze odkrywkowe kopalnie to właśnie dotyczyły tych, a nie innych rodzajów drogocennych kruszców. Ale Dąbrowa Górnicza i Góra Bukowa to jest taki bardzo nowy temat, właściwie bardzo gorący, bo informacje spływające do nas od dwóch lat, 2020, 2021 i 2022, to jest wszystko dalej gorący temat, to znaczy wszystko się zmienia, wszystko jest dynamiczne. Dąbrowa Górnicza, Bukowa Góra to praktycznie jest dzielnica tego miasta i wyobraź sobie, że jesteśmy tam na spacerze, jak wszyscy lokalsi, mieszkańcy, i zauważamy takie przeróżne głazy. No i te głazy wyglądają jak to głazy, dolomity, akurat w tym przypadku skały dolomitowe, ale część z nich jakby wygląda celowo a w specyficzny sposób usytuowana. Trochę pionowo, trochę w poziomie, jeśli chodzi o kierunki geograficzne. No i to pytanie nurtowało ludzi, czy coś tutaj jest, coś tu się nie zgadza, coś tutaj nie pasuje do tego naturalnego, pięknego zresztą krajobrazu Lasu Bukowego. No i gdy wybuchła bomba, okazało się, że mamy do czynienia z megalitami. I jak na razie chyba to są najstarsze megality, czyli budowle z kamienia, postawione, obrabione ręką człowieka, najstarsze w Polsce. To jak myślisz, jak stare? 11 tysięcy lat. O, bardzo dobrze. Ja też bym sobie życzył, żeby to była taka data, ale fajnie, że powiedziałeś to 11 tysięcy lat, bo to jest data, która wskazuje, jak bardzo są stare, najstarsze ślady działalności człowieka na tym obszarze, na obszarze Góry Bukowej. Natomiast czy megality mają 10, 9, 8, 7 tysięcy lat, czy troszkę więcej, trochę mniej, to dopiero wykażą dalsze badania. I jesteśmy w kropce w tym momencie. Poza tym, że jest wielkie, tak już wspomniałem kilka razy, wielkie poruszenie. Góra Bukowa, Dąbrowa Górnicza. Co ciekawe, całe to stanowisko to nie jest tylko jedna jakaś starożytna, prehistoryczna kultura. Nie, tam mamy przekrój najstarszych kultur aż do czasów prawie współczesnych, no i na pewno współczesnych, jeśli chodzi o działalność człowieka, nawet taką jak spacerowanie i zmienianie właśnie tego krajobrazu wokół siebie. Zaczynając od tych najstarszych megalitów, o których będziemy mówić przez chwilę, potem oczywiście starożytne, prehistoryczne, czyli epoka paleolitu, neolitu, potem epoka brązu, epoka żelaza, starożytność, wczesne średniowiecze, mamy tam wszystko i to jest bardzo ciekawe miejsce. Ciekawe, ale też trudne, bo jeżeli mamy takie różne warstwy z różnych okresów przeszłości, to archeolodzy mają piekielnie trudną pracę, żeby, no właśnie, odpowiednio odczytać ślady archeologiczne, do której epoki należą, a są tam megality, czyli te struktury z kamieni, są tam kurhany, są tam groby, są tam ślady osadnictwa. Jeśli chodzi o megality, bo na nich się skupimy, nie wiemy, nie znamy odpowiedzi, jak one są stare, ale przypuszcza się, że co najmniej 7 tysięcy lat. Dlaczego to jest taka ważna data? Zanim przejdziemy do opisu tych megalitów, co to właściwie jest? Jeżeli porównamy je na przykład z takimi zabytkami jak oficjalny wiek piramid w Egipcie, albo wiek Stonehenge w Anglii, czyli tych słynnych kręgów kamiennych, megalitycznych, to megality, o których teraz mówimy, w Dąbrowie Górniczej, na Górze Bukowej, są kilka tysięcy lat starsze. To już wiemy. To już wiemy. Część z nich to takie postawione stele, można powiedzieć, kamienne płyty. Część z nich tworzą jakby taką podłogę, ale celowo ułożoną geograficznie, czyli północ, południe, wschód, zachód. I mamy tam ślady działalności obróbki tych kamieni. Więc jeśli były stawiane, one były też w jakiś sposób modelowane. Jest takie bardzo ciekawe określenie,
tak zwany jard megalityczny. To jest jednostka długości, którą stworzyli archeolodzy w oparciu o badania, obserwacje różnych megalitycznych struktur. Ten jard, po angielsku jard, to jest jednostka długości, prawie 1 metr. Jard megalityczny to jest około 82 cm, ale mogę się mylić, warto sprawdzić. I teraz, dlaczego o tym mówię? Okazało się, że ten jard megalityczny, który jest na zachodzie północnej Europy, jest taki sam, prawie taki sam, albo dokładnie taki sam, jak ten jard megalityczny, który jest użyty, był użyty przez tych twórców megalitycznych struktur na Górze Bukowej. Czy to jest ta sama kultura? Czy to jest jakaś jednostka uniwersalna, którą używano wtedy, w tamtych czasach do modelowania tych struktur megalitycznych? To jest wielkie pytanie. Dla mnie ważne jest to, podkreślmy to jeszcze raz, że na pewno te megality na Górze Bukowej są kilka tysięcy lat starsze niż chociażby Stonehenge w Anglii, a to już jest wystarczające, żeby nam szczęki opadły i żebyśmy sobie zaczęli zadawać bardzo ważne pytania. Kim byli ci ludzie? Co oni tam robili? Jaki był cel tego miejsca? Moje właśnie pytanie do ciebie. Pospekulujmy. Po co to miejsce zostało stworzone? Może były tam kulty religijne? Tak. To jest najczęstsze wyjaśnienie. Człowiek jakby z natury jest religijny, potrzebuje tego życia duchowego i potrzebuje jakiegoś kontaktu z tym kosmosem, światem, który go otacza. Na pewno jest to uzasadniona teza. Może to był jakiś ośrodek, który promieniował na terytoria sąsiadujące. To było miejsce spotkań, może to było miejsce nie tylko kultu religijnego, ale też pewnego rodzaju... No właśnie, no i tutaj wielkie pytania, pytajniki. W jakim jeszcze innym celu? Pytanie więc do naszych słuchaczy. Może podzielicie się swoimi hipotezami. A czy to prawda, że te krzemienie są starsze niż piramidy egipskie? Znaczy krzemienie, czyli narzędzia, które tam znaleziono? Tak. Trudno powiedzieć, ponieważ... no właśnie, badania są w trakcie, więc wszyscy archeolodzy, którzy biorą udział w badaniach, zawsze wypowiadają się ostrożnie, dopóki trwa proces badań. No, krótko mówiąc, żeby nie chlapnąć czegoś, z czego potem się trzeba wycofywać, tak? Albo ponownie poprawiać to, co zostało już napisane, powiedziane. Mamy tam przeróżne narzędzia. Potrzeba naprawdę bardzo wielu lat pracy, żeby po pierwsze upewnić się, że dane narzędzia należą do danej kultury, danej epoki. Pamiętajmy o tym paleolicie, neolicie, epoka brązu, epoka żelaza, starożytność, średniowiecze itd., itd. Te wszystkie epoki to różne warstwy działalności człowieka w tym miejscu i w każdym miejscu, które jest stanowiskiem archeologicznym. Więc to jest ogromna praca, którą muszą wykonać. I te narzędzia krzemienne, o których mówisz, mają to do siebie, że my jesteśmy w stanie zbadać wiek narzędzi tylko praktycznie wtedy, jeżeli one się znajdują w jakiejś warstwie materiału organicznego. Czyli jest taka metoda badania, nazywamy ją metoda węgla C14, to jest izotop węgla i to jest datowanie radiowęglowe. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić z dużą dozą prawdopodobieństwa, 50-80 lat, nawet tak, jak stary jest dany obiekt, jeżeli on jest organiczny. Ale nie można tego zastosować wobec materiałów nieorganicznych, czyli kamienie. I stąd pytanie, jak stare są piramidy egipskie? Oficjalna wersja jest około 5 tysięcy lat, tak? 4,5-5 tysięcy lat. Ale ponieważ nie mamy innych opieramy się o zapisy z czasów starego państwa egipskiego. Ale dzisiaj mamy wiele teorii, również podbudowanych naukowo, które mówią, że piramidy egipskie łącznie ze Sfinksem są o wiele starsze niż wskazuje to oficjalna wersja, narracja historii. Dlaczego? To jest temat na zupełnie inną rozmowę. Ale wracając do twojego pytania, na razie nie wiemy. To chyba najprostsza i najbardziej uczciwa odpowiedź, jaką można dać. Natomiast całe stanowisko jest niesamowite pod tym względem, jeśli chodzi o zagadki. I słuchajcie, to naprawdę może wywrócić całą historię, albo właściwie prahistorię ziem polskich. I to nas prowadzi do następnego znakomitego tematu, czyli właśnie rondele, czy rondle. Sprawdziłeś?
Przekonamy się o tym w kolejnym odcinku, bo to bardzo przewrotne. Z jednej strony tak. Rondele, z drugiej rondle. Myli się to bardzo. Kojarzy się z kuchnią, tak? Tak, oczywiście. No to to będzie kuchnia od strony archeologicznej w takim razie. To do zobaczenia w następnym odcinku.